W drugiej turze wyborów prezydenckich gmina Skarbimierz osiągnęła najwyższą frekwencję w województwie wśród gmin do 20 tysięcy mieszkańców. To zasługa między innymi dobrej organizacji. Na 15 miejscowości mamy 12 komisji obwodowych. Oznacza to, że nasi mieszkańcy nie muszą dojeżdżać właśnie do komisji obwodowych, stąd przy każdych wyborach mamy dużą frekwencję. Ponadto nasi strażacy troszeczkę próbowali zmobilizować siły, no i były takie ogłoszenia, że jesteśmy blisko oczywiście zwycięstwa ze względu na te dobre frekwencje, żeby jeszcze tą frekwencję troszeczkę w tych wyborach podnieść. Frekwencja osiągnęła prawie 69,5%. Dzięki temu gmina zwyciężyła w rządowej akcji Bitwa o Wozy i właśnie tutaj trafi nowy wóz strażacki. Otrzyma go jednostka w Zwanowicach. Zaangażowanie naszych chłopaków i całego społeczeństwa w gminie przyczyniło się do sukcesu, który mamy. Będzie samochód. Wymienimy tą oto naszą, jak nazywamy, babcię na nowy sprzęt i cieszymy się z tego. Frekwencja w gminie była bardzo wysoka także w pierwszej turze wyborów. Do zwycięstwa zabrakło wtedy niespełna 0,5%. Tym razem strażacy zmobilizowali społeczność gminy, roznosząc ulotki i namawiając do głosowania. Wiemy, że społeczeństwu zależy na tym, żeby coś było w tej gminie, żeby się udało. Fabrycznie nowy wóz znacząco usprawni działanie jednostki i pomoże lepiej zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Ten ma ponad 30 lat, swoje wysłużył. Nowy będzie miał większą pojemność wody, więcej sprzętu będziemy mogli na niego włożyć. Tu nie ukrywajmy, już na tym wozie brakuje nam po prostu miejsca. To wszystko zostało poprzerabiane, żeby dokładać, ale tego miejsca już brakuje. Jeszcze nie wiadomo, jak potoczą się losy babci, czyli 30-letniego stara. Chcielibyśmy, żeby została u nas. Na razie nie mamy warunków, żeby ją trzymać, ale coś wymyślimy, żeby została i dalej była u nas. Najważniejsze, że do Zwanowic trafi zupełnie nowy wóz o wartości 800 tysięcy złotych.